Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w 8 odcinku Keto Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania, które zadajecie m.in. w komentarzach pod filmami. Dzisiaj spora dawka nowych pytań, nowych odpowiedzi. Oczywiście minuty, w których omawiam dane pytania, macie podane w opisie filmu, więc warto tam zajrzeć, jeżeli nie chcecie oglądać całego odcinka. Zapraszam. Przechodzimy od razu do pierwszego pytania. Witaj! Mam pytanie, jak się ma keto do wyciętego woreczka żółciowego? Jak prowadzić dietę keto? Na co uważać? Jeżeli chodzi o brak woreczka żółciowego albo jakiekolwiek problemy z woreczkiem, to będzie nam to utrudniało trawienie tłuszczów, dlatego według niektórych specjalistów jest to przeciwwskazanie do diety ketogenicznej. Ja miałam podopiecznych bez woreczka, którzy sami jakby decydowali się na dietę ketogeniczną z innych przesłanek, tak? One po prostu były dla nich ważniejsze niż sam fakt tego, że tego woreczka nie było. I powiem Wam szczerze, że efekty były naprawdę całkiem fajne, natomiast rzeczywiście są rzeczy, na które warto uważać. Na pewno adaptacja, ketoadaptacja powinna przebiegać troszkę wolniej i spokojniej, żeby organizm mógł się przyzwyczaić do trawienia coraz to większych ilości tłuszczów. Ja w ogóle uważam, że konieczna tutaj jest suplementacja i to nieważne, czy jesteśmy na keto, czy nie. Osoby, które nie mają woreczka żółciowego, powinny przyjmować suplementy, które pomogą im w tym trawieniu, no bo po prostu tej żółci mają znacznie mniej. Dlatego bardzo dobrym suplementem jest po prostu żółć, którą możemy przyjmować w kapsułkach. Poza tym wszelkiego rodzaju enzymy trawienne, być może maślan sodu, czyli właśnie wszystko to, co będzie nam wspierać trawienie tłuszczów. Możemy też i warto zastosować takie preparaty, takie naturalne produkty, które wspierają tą produkcję żółci. Co to będzie? Między innymi imbir, cytryna, seler, czy na przykład ocet jabłkowy właśnie rozcieńczany w wodzie. To wszystko będzie nam wspierać tą produkcję żółci. No i na pewno też trzeba zadbać o te wszystkie właśnie etapy trawienia i przygotowania się do trawienia, czyli właśnie jedzenie powoli, myślenie o jedzeniu już zanim usiądziemy i jakby zjemy, położenie sobie tego na talerz, taki mindfulness, uważność w jedzeniu, to będzie na pewno bardzo ważne. I dodatkowo trzeba też pamiętać o tym, żeby nie pić przynajmniej 30 minut przed posiłkiem i po posiłku, żeby jeszcze bardziej jakby nie rozcieńczać tych soków żołądkowych. Według mnie warto też dodawać błonnik do potraw, żeby właśnie spowolnić to wchłanianie, więc produkty bogate w błonnik. No i oczywiście starać się, żeby ta dieta była lekkostrawna i raczej więcej posiłków nawet niż na takim typowym keto, gdzie ktoś na przykład je tylko 2 posiłki dziennie. Tych posiłków powinno być więcej, powinny one być mniejsze, żeby ta ilość tłuszczu do strawienia w danym posiłku też była mniejsza, żeby ta adaptacja była taka spokojna, właśnie lekkostrawna, przeciwzapalna i wtedy powinno być wszystko ok. No i też pamiętajmy o tym, żeby nie zawalać się nasyconymi kwasami tłuszczowymi. Raczej poszłabym tutaj w stronę bardziej śródziemnomorskiego żywienia, czyli nienasycone, ewentualnie średnio nasycone. Olej MCT na pewno powinien stanowić jeden z głównych źródeł energii, jeżeli chodzi o tłuszcz przy braku woreczka. Natomiast też pamiętajmy, że każdy przypadek jest inny i to są jakieś moje wskazówki, których nie traktujcie jako zaleceń, bynajmniej nie lekarskich. I dobrze jest też na początek po prostu skonsultować to postępowanie ze specjalistą, bo ważne jest, żeby po prostu sobie nie zaszkodzić, bo źle prowadzone keto każdemu może zaszkodzić, a tym bardziej osobie, która tego woreczka żółciowego po prostu nie posiada. Kolejne pytanie. Co z kolą na keto? Czy można czasem napić się coli zero albo coli ze stewią? Moi drodzy, w filmie o słodzikach w Keto Wtorku o tym mówiłam. Cola zero ma aspartam i acesulfam K, substancje, które teoretycznie nie wyrzucają nas z ketozy, chociaż niektórym osobom mogą podnosić nawet nie tyle glukozę, co insulinę. No i na pewno musimy pamiętać o tym, że to nie są zdrowe rzeczy, zdrowe napoje.
Tak, można się napić coli zero, można na przykład, jeżeli ktoś tęskni za po prostu whisky z kolą, to rzeczywiście może się napić takiego drinka z kolą zero. Jeżeli będzie to raz na czas, wszystko będzie zbilansowane, to ok. Natomiast pamiętajmy, że cola zero potrafi uzależnić, że picie częste takich słodzików no ma takie samo działanie, które właśnie pobudza w nas tą chęć na słodkie i może nas, jakby może nam trochę zaburzyć to zdrowe, optymalne żywienie, o którym mówimy, bo mi też nieraz się zdarzyło, że właśnie zgłasza się do mnie ktoś, kto sobie zastąpił kolę kolą zero i jest na keto i na przykład wypija, nie wiem, litr takiej coli codziennie. No to wiadomo, że nie będzie to zdrowe, ale oczywiście nie ma co jakby wpadać w żadną skrajność i wszystko dla ludzi, także z umiarem jak najbardziej tak. Kolejne pytanie od Joanny. Lubię jabłko pieczone w piekarniku. Czy można raz na czas? To jest pytanie, które znowu często się powtarza, dotyczące różnych węglowodanów. Czy mogę to, czy tamto? Tak, możesz, tylko w zależności od tego, w jakim miejscu jesteś, czy twoja glikemia jest już jakby na odpowiednim poziomie, czy te poziomy cukru, glukozy na czczo są wyrównane. I takie ładowanie węglowodanów, na przykład pieczonym jabłkiem, uważam, że jest jakby jak najbardziej ok. Też pomaga nam to, jeżeli to lubimy, to pomaga nam to jakby trzymać się tych zdrowych nawyków, jeżeli właśnie wprowadzamy sobie co jakiś czas takie rzeczy, na które po prostu mamy ochotę, tylko trzeba to robić z głową. No wiadomo, że jeżeli jesteśmy na redukcji i będziemy jeść te jabłka pieczone na keto, no to niekoniecznie będzie to dobry pomysł. Jeżeli dalej mamy problemy z cukrzycą, insulinoopornością na początku keto, no to też nie będzie to najlepszy pomysł. Natomiast jeżeli już jesteśmy zaadaptowani, no to właśnie nawet używanie węglowodanów dobrze i świadomie pomaga nam zwiększyć elastyczność metaboliczną i to o to powinno nam chodzić. Aleksandra pyta, mnie ciekawi ładowanie węgli przed okresem, o ile zwiększyć maksymalnie? I tutaj w sumie podobne pytanie, tylko bardziej, że tak powiem, złożone ma Ania na temat strategii dr Mindy Peltz, która mówi, że keto dla kobiet powinno być dostosowane do ich cyklu i podaje taki schemat. I tutaj jest podany cały ten schemat jakby podczas właśnie cyklu menstruacyjnego, który zaraz sobie omówimy. Natomiast na początek, rzeczywiście kobiety, i ja to nieraz podkreślam, mają zdecydowanie bardziej złożoną gospodarkę hormonalną. Czy koniecznie trzeba ładować węglowodany przed okresem? Nie. Jeżeli na przykład dobrze się czujesz i jakby twoja menstruacja jest na tyle uregulowana, wszystko jest ok, że po prostu nie masz potrzeby ładowania tych węglowodanów, to uważam, że to nie jest tak, że my musimy co do grama po prostu tutaj zwiększać, a tu zmniejszać w zależności od dnia cyklu i to liczyć, bo no po prostu ważniejsze jest moim zdaniem jedzenie intuicyjne i nasz organizm, jeżeli jest w równowadze, to naprawdę da nam odpowiednie sygnały i nie trzeba tutaj stosować jakiejś konkretnej strategii. Natomiast na pewno warto gdzieś tam zwiększać te węglowodany, no i nie pozostawać na przykład na 20 gramach węglowodanów przez długi, długi czas, szczególnie w przypadku kobiet. I ja dlatego, że nieraz dzieje się tak, że po prostu przy takich niskich węglach rzeczywiście te jakieś tam problemy hormonalne mogą się pojawiać i ja mówię o tym, że albo właśnie zwiększanie tych węglowodanów, albo ładowanie węglowodanów to są różne strategie, które trzeba dopasować do siebie indywidualnie, sprawdzić co dla nas działa, ale na pewno warto to wprowadzać. Rzeczywiście mówi się, że w tej fazie lutealnej, czyli po owulacji przed miesiączkowaniem, zazwyczaj kobieta lepiej czuje się na wyższych węglowodanach. I jeżeli taki jest Twój przypadek i Ty właśnie w ten sposób jakby czujesz, że masz ochotę po prostu na więcej węgli, to jak najbardziej możesz w ten sposób właśnie, dostosowując jakby do faz cyklu, dopasowywać się, jeżeli chodzi o tą podaż węglowodanów, białek i tłuszczów. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą strategię dr Mindy Peltz, o której ja też słyszałam, to tutaj Ania napisała, że od 1 do 11 dnia keto plus posty. I teraz tak, według tego, jakby według mojej wiedzy, u wielu kobiet sprawdza się zwiększenie ilości białka
podczas samej menstruacji, czyli wtedy, kiedy od pierwszego dnia po prostu masz okres, który trwa na przykład, nie wiem, 3, 5, 7 dni, to wtedy rzeczywiście wiele kobiet lepiej się czuje, jeżeli je trochę więcej białka. Ile dokładnie? No nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ale na pewno nie 50%, tylko na przykład jeżeli standardowo jest to 15-20, to być może 25, tak? Na tej zasadzie. Natomiast ogólnie później, jak już ten okres się skończy, to w tej fazie, tej pierwszej wciąż fazie, czyli tej folikularnej, zazwyczaj właśnie fajnie czujemy się na takim czystym keto, mamy dużo energii i nie ma tutaj akurat właśnie na początku potrzeby ładowania węglowodanów. Teraz tak, wracając do tego, co napisała Ania. 12-14 dzień bez postów, jedynie IF, max do 15 godzin i więcej węglowodanów. Jakby uważam, że w ogóle ta strategia, którą Ania tutaj opisuje, dr Mindy Peltz, jest bardzo zaawansowana i dość mocno skomplikowana do takiego codziennego wykonywania. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie i chcesz się tego trzymać, to spoko. Natomiast uważam, że nasz organizm naprawdę jest na tyle mądry, że nie musimy aż tak bardzo jakby odgórnie go wprowadzać w jakieś restrykcje. Natomiast na pewno właśnie w tej fazie około owulacyjnej, czyli to jest nie mniej więcej 12-16 dzień, no to zarówno troszkę więcej węglowodanów i troszkę więcej białek się też rzeczywiście u wielu kobiet może sprawdzić, czyli na przykład takie 70% tłuszczów, 20% białka i 10% węglowodanów, ale mówię, to są naprawdę wartości umowne. Natomiast już po owulacji, 15-20 dzień powrót na keto według dr Peltz plus posty i od 21 do 28 dnia zero postów i keto do więcej węglowodanów, głównie z fasoli, brokuła, orzechów, nawet pisze tu o ryżu i ziemniakach. W tym czasie oczywiście bez nasyconych. Po owulacji mówimy o fazie lutealnej, która trwa mniej więcej od 17 do 28 dnia cyklu, no albo dłużej, jeżeli nasz okres jest dłuższy. I wtedy rzeczywiście wiele kobiet, tak jak mówiłam, dobrze się czuje na wyższych węglach, czyli nawet niektóre źródła podają na przykład 25% energii z węglowodanów. I zobaczcie, taka strategia właśnie daje nam to ładowanie nawet do 50 gramów węglowodanów, ale w drugiej części cyklu. Niektórzy mogą to robić przez cały cykl, niektórzy, na przykład mężczyźni, którzy mają jednodniowe cykle, no to właśnie sobie dopasowują w zależności od tego, czego potrzebują danego dnia. Więc rzeczywiście, jakby jeżeli masz ochotę na większe węgle w drugiej połowie cyklu i jesteś kobietą, to po prostu nie biczuj się za to i nie pilnuj, żeby to było 20 gramów, tylko po prostu zwiększ te węglowodany i obserwuj, jak się czujesz. To zazwyczaj pozwala nam w utrzymaniu takiego dobrego samopoczucia i dobrej energii. Jeżeli chodzi o poszczenie, no to jakby tak, jest w tym, co dr Peltz proponuje, sens. Natomiast ja uważam też, że czasem dobrze jest mieć pewne rutyny i u wielu osób to się sprawdza, że na przykład mają 8-godzinne okno żywieniowe, czyli na przykład jedzą od godziny 8 do godziny, jeżeli dobrze liczę, 16 i po prostu jedzą tak codziennie, bez względu na to, który to jest dzień cyklu. A wiadomo, że jeżeli wypada impreza ze znajomymi, no to jedzą później i to jakby nie jest koniec świata, dopasowujemy swoje żywienie do naszego życia, a raczej nie na odwrót, tak? W takich, chyba że no, w skrajnych przypadkach. Więc tutaj myślę, że warto po prostu gdzieś tam sobie to dopasowywać. Ale rzeczywiście, niektóre kobiety bardziej właśnie jakby wrażliwe na te zmiany, czy to owulacji, czy w ogóle okresu i menstruacji, no to mogą się po prostu lepiej czuć, jeżeli będą miały zaplanowane, że wtedy poszczę, a wtedy jem po prostu przez 12-14 godzin i się niczym nie przejmuję. Także na pewno to trzeba do siebie dopasować. Wydaje mi się, że jest to w ogóle ciekawy temat. I planowałam e-booka, ale być może też po prostu w filmach poruszymy po prostu tutaj bardziej temat kobiety na keto. Jeżeli jakby myślicie, że będzie to ciekawe, to dajcie znać, w jakiej formie Was to interesuje. Pytanie szczególnie do kobiet, no albo do mężczyzn, które mają kobiety na keto i też chcą je zrozumieć. Okej, lecimy dalej. Małgosia pyta, co w przypadku przedłużającego się okresu o 3 tygodnie, jakie mogą być przyczyny? Moi drodzy, powiem Wam szczerze, że ja, moje podopieczne, które przechodziły keto-adaptację razem ze mną, z tego co kojarzę,
Żadna z nich nie miała zatrzymania okresu. I to nie jest tak, że jak czasami możemy gdzieś przeczytać na forach, że to jest normalne, że zatrzymuje Ci się okres na keto i na przykład niektórzy piszą, poczekaj kilka miesięcy, wszystko będzie ok. Prawdopodobnie, jeżeli zatrzymuje Ci się okres na keto, to gdzieś po prostu nie tyle może popełniłaś błąd, chociaż to też można zrobić i to w sumie nie jest trudne popełnić błąd na początku naszej drogi, ale być może gdzieś poszłaś za bardzo, tak, w jakiejś skrajności. Co może być przyczyną? Na pewno bardzo niska kaloryczność diety, no każdej, nie tylko keto, może nam po prostu ten okres zatrzymać. Długie przedłużanie jakby takie postów okresowych, tak? Czyli na przykład jem tylko w 4-godzinnym oknie, u niektórych kobiet również może to zatrzymać. Poza tym ketoadaptacja przeprowadzona tak bez jakiegoś takiego spokojnego spojrzenia na sprawę może być dodatkowym stresorem, a jak wiemy, stres, sam stres również może zatrzymać nam menstruację, no bo wtedy po prostu nie jest to czas, w którym nasz organizm jest skłonny do reprodukcji, do rozmnażania się, dlatego zatrzymuje nam po prostu miesiączkowanie. Także to jest jakby zupełnie fizjologiczna rzecz, ale nie musi tak być. Jeżeli na Małgosiu, u Ciebie na przykład był ten przypadek, że Ty na keto mocno schudłaś, to może być rzeczywiście tak, że to zatrzymanie okresu jest takie chwilowe, ponieważ odchudzanie samo w sobie obniża nam leptynę. A jeżeli mamy nisko leptynę, to też może po części spowodować to, że ten okres nam się wydłuża, nie jest regularny. Tak samo estrogen jest produkowany i przechowywany w adipocytach, czyli w komórkach tłuszczowych. I na początku, jeżeli chudniemy, no to co? Tracimy w dużej ilości te adipocyty, więc tymczasowo ten poziom estrogenu może nam wzrosnąć w organizmie, co też może nam zatrzymać albo wydłużyć właśnie miesiączkowanie, ale w dłuższym okresie czasu tak naprawdę odchudzanie i powrócenie do naszej prawidłowej masy ciała sprawia, że ten estrogen nam się obniża i wszystko wraca do normy. Także jak widzicie, tych przyczyn może być naprawdę sporo, natomiast jeżeli dotyczy Cię to, że po prostu ten okres jest nieregularny, to po pierwsze polecam sprawdzić Twoją kalorykę, czy nie za dużo jakby sobie odjęłaś, sprawdzić, czy nie masz zbyt długich postów okresowych, sprawdzić, czy ta dieta nie jest niedoborowa, tylko czy jest pełnowartościowa, przesunąć pory jedzenia posiłków znowu bardziej na pierwszą część dnia, żeby było to zgodne bardziej z naszym cyklem hormonalnym, no i nie pościć jakoś bardzo przywlekle, bo jeżeli jesteś osobą, która ma gdzieś tam dużo stresu, ten kortyzol jest wysoko, no to sama ketoadaptacja może być dodatkowym stresorem. Natomiast jeżeli czujesz się na keto źle i pomimo paru miesięcy i próby jakby uregulowania tego dalej jest nie tak i ten okres po prostu nie wraca albo jest nieregularny, to też nie uważam, że po prostu musisz być na keto, bo to nie jest jedyna droga i być może Twój organizm nie do końca dobrze sobie na ten moment z tym radzi i po prostu spróbuj czegoś innego albo skontaktuj się ze specjalistą, który pomoże Ci dopasować to żywienie do Ciebie, bo naprawdę keto a keto to mogą być dwie różne diety i trzeba to po prostu indywidualnie dopasowywać. Dobrze, kolejny temat. Grażyna. To w sumie nie było pytanie od Grażynki, ale takie stwierdzenie, ale myślę, że warto tutaj na nie spojrzeć. Dla cukrzyka ładowanie węglowodanów nigdy nie będzie zdrowe. To była chyba odpowiedź do jednego z moich ketowtorków, gdzie tam właśnie mówiliśmy o tym, kiedy, jak ładować. Moi drodzy, nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ rzeczywiście, dopóki nie uregulujemy glikemii, czyli tego poziomu cukru i dopóki nam to wszystko skacze i jest rozchwiane, no to dobrą strategią jest rzeczywiście obniżenie tych węglowodanów w diecie. Natomiast znowu, trzymanie się węglowodanów na poziomie 20 gramów w większości przypadków nie będzie dobrą strategią długoterminowo. Jeżeli uregulujemy sobie tą glikemię, to możemy wrócić do wyższej ilości węglowodanów, szczególnie jeżeli będziemy dbać o to, żeby nasze keto miało niski ładunek glikemiczny, nawet jeżeli te węglowodany dokładamy. Co to znaczy? No, na pewno wtedy nie mamy w posiłku tłuszczów nasyconych, tylko bardziej nienasycone, które właśnie łączymy z węglowodanami. W ten sposób tą reakcję, ten wyrzut insuliny i wyjście w górę glukozy możemy sobie po prostu obniżyć, a wręcz ustabilizować. Także to są pewne rzeczy, które możemy wprowadzić i nawet zwiększenie węglowodanów w przypadku cukrzycy, jeżeli już jesteśmy po poprawnej ketoadaptacji, nie będzie tak naprawdę niczym złym. Można sobie to wyregulować. Oczywiście ja nie mówię o objadaniu się tutaj nie wiadomo jaką ilością węglowodanów, szczególnie prostych, bo to na pewno nie będzie dobrą strategią. I tak jak insulinooporność jeszcze możemy cofnąć,
no to już z cukrzycą raczej po prostu zostajemy, możemy ją wyciszyć. Ale raczej ten low carb, myślę, że jeżeli osoba weszła na low carb, powinna po prostu trzymać cały czas, ale mówię, węglowodany od czasu do czasu w większej ilości, dobrze zbilansowane jak najbardziej. Na przykład wprowadzenie skrobi opornej, czyli ziemniaki czy ryż ugotowane, a później schłodzone w lodówce w postaci jakichś sałatek czy sushi, to też jest całkiem fajna opcja i może nam pomóc pod kątem właśnie sprawności naszych jelit, przewodu jakby układu pokarmowego. No i też zwiększyć troszkę tą pulę węglowodanów. Więc tak, są na to strategie i uważam, że również osoba, która ma już jakby ustabilizowaną glikemię, a miała cukrzycę, może te węglowodany zwiększać, a nieraz nawet powinna je trochę zwiększać. Okej, okay. Hej, super kanał i fajny sposób przedstawienia informacji. Dziękuję, jestem na keto od około 5 miesięcy. Udało mi się zrzucić 14,5 kg. Gratulacje! Czuję się wspaniale, ale mam pytanie, jak zatrzymać proces chudnięcia, ponieważ zbliżam się do wagi, którą chcę osiągnąć, a nie chcę być zbyt chuda. Nie chcę rezygnować z keto i zwiększam ilość kalorii, ale szczerze mówiąc, ciężko to robić, gdy nie czuję się głodu. Rzeczywiście niektóre osoby martwią się taką ciągłą utratą wagi, jak wchodzą na keto. No i to wszystko zależy od tego, ile mamy do zrzucenia. Jeżeli u Ciebie już zbliżasz się do tej wagi swojej, to też nie martw się, że to chudnięcie to będzie po prostu następowało cały czas i będziesz jakoś wychudzona, bo odpowiednio prowadzone żywienie ketogeniczne na tyle jakby zapewnia nam równowagę, że my właśnie zazwyczaj dochodzimy do swojej docelowej wagi i przy niej zostajemy. Wiadomo, jeżeli będziemy jeść dużo, dużo mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, no to może się to nie skończyć dobrze. Natomiast mało kto, będąc na keto jakoś mega, mega chudnie, no chyba, że właśnie jest osobą bardzo aktywną i po prostu za mało je, no to się może zdarzyć. Natomiast, jeżeli będziesz jeść pełnowartościowe produkty, czyli rzeczywiście nasycać swój organizm pod kątem właśnie składników odżywczych, to na pewno jest jedna rzecz, która powinna pomóc. W tym wypadku znowu polecam przesunąć jedzenie na wcześniejszą porę dnia, czyli zaczynać od śniadania, takiego pełnowartościowego, najlepiej białkowo-tłuszczowego według mnie w takim przypadku i rzeczywiście trzymać się tych posiłków. Dodatkowo nie jest trudno na keto uzupełnić kalorie, bo jeżeli do posiłku po prostu dodamy sobie dobre źródła tłuszczów, na przykład tłuszczów nienasyconych, bogatych w kwasy omega-3, no to taka jedna łyżka tłuszczu daje nam około 100 kilokalorii, więc naprawdę spokojnie 2 czy 3 tysiące kalorii na keto bez problemu można zjeść i to wcale nie muszą być duże objętości, więc polecam Ci, jeżeli jakby nie czujesz tego głodu, no to po prostu postarać się, żeby też te Twoje posiłki były gęste kalorycznie. Na przykład, jak zrobimy sobie, powiedzmy, miskę sałaty, no to wiadomo, że w sałacie dużo kalorii nie ma, ale jak zrobimy sobie do tej sałaty fajny winegret i po prostu taki dressing, który będzie miał w sobie MCT, oliwę z oliwek, na przykład olej z awokado, czy olej lniany, ocet jabłkowy albo sok z cytryny, do fajnej przyprawy, to w takim samym dressingu może być po prostu 300, 500, a nawet 600 czy 700 kilokalorii i to nam automatycznie jakby zwiększa tą pulę kalorii i pomaga po prostu utrzymać ten odpowiedni bilans. Także tutaj na to metod jest dużo i specjalnie bym się tym nie martwiła. Myślę, że tutaj jakaś mega duża redukcja nie nastąpi, bo takie wychudzenie organizmu zazwyczaj jest spowodowane jakimiś problemami zdrowotnymi albo nieodpowiednim, niezdrowym żywieniem, niepełnowartościowym. No a na keto, jeżeli właśnie dbamy o tą jakość produktów, to wszystko powinno być w porządku. No i też pamiętaj o tym, żeby właśnie zmieniać te proporcje, czyli zwiększać białka i zwiększać węglowodany kosztem tłuszczów, głównie tłuszczów nasyconych, już po ketoadaptacji, jeżeli chcemy uzyskać tą stabilizację. Dobrze, moi drodzy, to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za pytania, które zadajecie, też za Waszą aktywność. W komentarzach staram się wszystkie komentarze czytać. Oczywiście nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jak daję serduszko, to po prostu w kolejnych odcinkach na te pytania odpowiem. Zajrzyjcie też proszę do opisu filmu, bo tam znajdziecie bezpłatne moje materiały, które możecie sobie pobrać, a także informacje o nowościach, różnego rodzaju promocjach, w zależności od tego, w jakim momencie oglądacie film. No cóż, a ja Was pozdrawiam ciepło i zapraszam we wtorek na Keto Wtorek Świąteczny, gdzie będę miała dla Was naprawdę mega przepis na
keto babkę, zdradzę, która smakuje jak prawdziwa babka. Więc jeżeli nie macie mąki migdałowej, to polecam sobie kupić do wtorku i naprawdę to będzie sztos. Także do zobaczenia we wtorek. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, cześć!